Jeżeli my chcemy się z Radą spotykać, a Rada nie chce, tak? Jeżeli ja zadaję pytania, pisma wysyłam do prezesa, żeby mi odpowiedział na te pytania i nie odpowiada, no to musimy to my jako członkowie coś zrobić, tak? To nie jest tak, że zarzucono nam, że o stołki walczymy, tak? To ja powiem, proszę Państwa, o jakie stołki? Walczyć o swoje pieniądze po prostu. Stołki, tak? Niech zapytałem Panią, to niech Pani powie, o jakie stołki i kto? Przede wszystkim prezes powinien być powołany z konkursu, tak? Nie z nadania. Z konkurs, powinien być konkurs. W końcu jakiś konkurs powinien być, żeby to był jawny, tak, żeby mogły się kandydaci zgłaszać, a nie, że ciągle jest tam z tego samego grona, tak? Więc to nas boli i dlatego chcemy odwołać Radę Nadzorczą, bo Rada Nadzorcza nie chce odwołać zarządu, który według nas działa źle, tak, i robi rzeczy niezgodne z prawem. To dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj będzie druga część wolnego zgromadzenia. Wczoraj odbyła się pierwsza. Czego dotyczyła? Dotyczyła między innymi odwołania członków Rady Nadzorczej. Jak się dowiedziałem już po zebraniu, przewodniczącym zebrania był wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który tak pokierował dyskusją, że kilka razy próbowałem zadać pytanie, uciszano mnie i może pan zabrać na końcu po głosowaniach. Ja pytam się ludzi, nie chcecie wiedzieć, jak wyglądają przetargi, dlaczego są wybierane te czy inne firmy, dlaczego tak czy inaczej są świadczone usługi. Przecież wy za to płacicie. Nie. To pan będzie wypowiadał się już po głosowaniach. Ja mówię, ludzie, to najpierw głosujemy. Dzięki. Najpierw głosujemy, że chcemy komuś zaufać, a potem się pytamy, dlaczego im zaufaliśmy. No, sorry, nie tak. Dzień dobry, przyszła Pani na zebranie. Proszę powiedzieć, czego Pani oczekuje potem? No, uczciwości przede wszystkim, uczciwości. A do tej pory, bo taka duża liczba ludzi świadczy o tym, że... Jestem bardzo niezadowoleni, w ogóle nas nie szanują w tej spółdzielni. I mamy nadzieję, że troszeczkę albo się zaczną nas szanować, albo po prostu z honorem odejdą i dadzą innym porządzić, skoro sami sobie nie radzą. Co jest najgorsze? No najgorsze, że tylko podwyżki nam fundują bez końca. Ja na przykład 36 lat w kwietniu minęło, jak mieszkam w tej spółdzielni i te czynsze to wszystko płacę remontowe, a co do czego słoneczko, dwa razy przez 36 lat była klatka tylko malowana. W innych tam ja już nie muszę robić wywiadu ani dochodzenia, bo przecież my się znamy, nie? To w jedynce na naszym osiedlu, w tym zielonym bloku, to mi mówi pani, że tylko raz było malowane. W naszym bloku szyba w tych drzwiach wejściowych w korytarzyku chyba za 20 lat wybita. Wiesz, proszę panią, co zrobili? Dyktą zabili i zamalowali. Do tej pory tak jest. A nam bez przerwy fundują te podwyżki bez końca. Bez końca. I za wodę. Za wodę. Teraz za remontu naciągali nas kilka lat, dręczą, żebyśmy podpisali jakieś kredyty. Ja zeszłego roku w marcu było to walne. Byłam, wstałam, zabrałam głos i powiedziałam. 75 lat w zeszłym roku kończyłam. Tutaj niedługo skończę 76 i ja mam na 20 lat jakieś kredyty podpisywać. A gdzie nasze pieniążki, co nam bez przerwy biorą? Gdybyśmy sobie odkładali prywatnie na konta, w sumie to byśmy bez żadnej łaski zrobili remonty. Przyszedł pan na zebranie, czyli jest pan żywo zainteresowany tym, jak działa spółdzielnia? Tak jest. Czy jest pan zadowolony z dotychczasowej pracy i z tego, co macie? Nie za bardzo. A co jest najgorsze? No różne sprawy są, które irytują człowieka. Czy w porównaniu z innymi spółdzielniami, ma pan znajomych na pewno, którzy mieszkają na innych osiedlach, czy u nich te sprawy wyglądają lepiej? No, wydaje mi się, że to chyba to samo, co wszędzie. Czy ceny są wysokie? No, w miarę nie są wysokie, ale w miarę są wysokie. Zależy kto ile tam ma dochodu. Jak pan myśli, co dzisiejsze zebranie może zmienić? Mi się wydaje, że nic, bo chyba jest już z góry ustalone i jesteśmy po prostu do głosowania, ale nie wiem, czy akurat będzie to miało jakiś wpływ. Ale mówi się, że w kupie siła, więc jeżeli wszyscy razem i czegoś będziecie się domagali, to być może uda się to osiągnąć. Być może.
Zobaczymy, co będzie po zebraniu. Byliśmy przed chwileczką w środku, ale na salę nie chciano nas puścić. Widział pan, jaki się zrobił rwetes. Co pan o tym sądzi? Pani co, no to troszkę mnie to dziwi. Znaczy, może dziwiłoby mnie to, ale ja wczoraj uczestniczyłem w pierwszym dniu walnego zgromadzenia i byłem jednym z wnioskodawców projektów uchwał o odwołanie Rady Nadzorczej oraz o zmianie statutu. I chodziło o zapis dotyczący zarządu. Chcieliśmy w tej uchwale zmienić zapis, który teraz mówi, że Rada Nadzorcza wybiera zarząd w postaci prezesa i wiceprezesa, i wiceprezesem musi być główny księgowy. My ten zapis chcieliśmy zmienić, żeby zarząd składał się od 2 do 3 osób i żeby nie było to obligatoryjnie, że to musi być główny księgowy, no bo czemu? W innych spółdzielniach nie jest to, powiedzmy, obligatoryjne. Ale pan Adam Rówka, czyli osoba, która tutaj prawnie pomaga spółdzielni, no mówił, że ten zapis musi być. On jest obowiązkowy, musi być, nie może być innego zapisu. Mało tego, my zbieraliśmy podpisy od mieszkańców pod tym projektem uchwał, gdzie nie było napisane, że chodzi o głównego księgowego, a wczoraj głosowaliśmy z tym zapisem, tak? Czyli my zbieraliśmy podpisy pod czymś innym, a co inne było poddane pod głosowanie. I pan Adam mi zarzucił właśnie u mnie, że manipuluje, że ten zapis musiał być, że on tak dlatego musiał to wprowadzić, ponieważ zarząd musi wszystko zgodnie z prawem robić. Dobrze, ale pan Adam, z tego co też potwierdził, jest też radcą prawnym spółdzielni w Szczecinku. Na Kołobrzeskie. Ja ściągnąłem sobie statut tej spółdzielni i tam jest 3 członków zarządu i tam nie ma nic mowy o żadnym, że musi być główny księgowy. I tam też pan Adam doradza, tak? To ja się pytam, jeżeli mi jako wnioskodawcy zarzucono kłamstwa i ludzie podczas głosowania nad odwołaniem Rady Nadzorczej i nad tym projektem uchwał słyszeli to, tak? Że to ktoś chce zrobić coś niezgodnie z prawem, że tak nie można być, no to według mnie to jest wypaczenie wyniku. Tak? Nie powinno być dzisiaj jakiegoś kolejnego głosowania, bo wczoraj ludzie zostali wprowadzeni w błąd. Tak? Jawnie czy niejawnie, no ale chyba jawnie, skoro jedna osoba jest doradza jednej i drugiej spółdzielni, gdzie zapisy są różne. A nam mówiono, że nie może być takich zapisów. Dzisiaj będzie inaczej, ponieważ wczoraj jak widziałem i znajomi tu mówili już po zebraniu, wiele osób obecnych na pierwszej części walnego zgromadzenia to byli albo pracownicy spółdzielni, albo członkowie rodzin, czy to prezesa, czy innych członków zarządu. No i... A dzisiaj? Dzisiaj jest osiedle Zachód, a tam jest bardzo duże niezadowolenie z jednego powodu. Ludzie zapłacili wysokie koszta za modernizację węzłów cieplnych po to, żeby rzekomo rachunki były niższe, płacą więcej. I z tego powodu ludzie naprawdę są wściekli. A pani czy jest zadowolona z cen wody, ogrzewania? Nie, szaleństwo. Od 1 lipca moja woda, metr sześcienny wody, ciepłej wody będzie kosztował prawie 130 zł. Kogo na to stać? Na pewno nie. Ja sobie jeszcze jakoś tam poradzę, ale moi sąsiedzi emeryci na pewno nie. I potem mówią, że trzeba więcej wody zużywać ciepłej. No, to wtedy będzie pana Renoja, w ogóle to jest mało logiczne. No. To wtedy będzie tańsza, chociaż wątpię, czy będzie tańsza. Wydawałoby się, że człowiek sam może w jakiś sposób zagospodarować tym, od czego, co od niego zależy. Czyli na przykład będę zużywała mniej wody, mniej czegoś i zmieszczę się w swoich rachunkach, a przy takich cenach rzeczywiście nie. W ogóle nie wiem, pewno mają jakichś ekonomistów tutaj spółdzielnie, ale chyba nie wiem, czy oni jakoś pracują po to, żeby ludziom pomagać, czy żeby mieć zyski tylko, które chyba sami sobie biorą. Nie mam pojęcia, bo to jest takie mało logiczne i mało ludzkie, o tak.